Czy świeccy w ogóle potrzebni są w kościele? Na to pytanie postara się pewnie mi odpowiedzieć ksiądz profesor, doktor habilitowany Piotr Mazurkiewicz. Szczęść Boże, księże profesorze. No właśnie, po co są świeccy w kościele? To znaczy, jeżeli spojrzymy na proporcje między świeckimi i duchownymi, to jest oczywiste, że duchowni to jest bardzo niewielki procent tych, którzy tworzą Kościół na ziemi. Więc bez świeckich nie ma Kościoła. Nie ma Kościoła. Ale także w tym sensie, że kiedy myślimy o Kościele, to nie myślimy po pierwsze o księżach, tylko myślimy po pierwsze o tym, że poprzez chrzest stajemy się wszyscy razem mistycznym ciałem Chrystusa. I tutaj sakrament chrztu ma tę decydującą rolę. A w kontekście Kościoła jako ludu Bożego pojawia się pytanie o możliwość sprawowania sakramentów i tego, co jest pokarmem dla tego ludu pielgrzymującego przez ziemię do swojego ostatecznego celu w niebie. 20 lat po Soborze Watykańskim II był 7. Zwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów i właśnie po tym została wydana adhortacja posynodalna Jana Pawła II, która opisuje rolę świeckich w Kościele. Co księdza profesora najbardziej właśnie w tym tekście uderza? Albo zaskakuje, albo może zaskakiwało, no bo to jednak był rok 1988, wydanie tej adhortacji. To znaczy, w pewnym sensie już nic, tak? Dlatego, że ten sposób mówienia i myślenia o Kościele, on się jakoś istotny sposób zmienił w czasach Soboru Watykańskiego II, no? Więc jeśli mieliśmy dokumenty Soboru Watykańskiego II i także pewną praktykę Kościoła posoborowego, to była jasna ta obecność świeckich w Kościele. W związku z tym jest to zachęta, no, bo tyle oznacza słowo adhortacja, no, do tego, żeby świeccy o tym pamiętali, że mają jakąś rolę to istotną rolę do odegrania. I wyjaśnienie, na czym ta rola polega. No, dlatego, że myślę, że to, co jest zasadniczą trudnością w tej myśleniu o miejscu w Kościele świeckich i duchownych, to jest to, że duchowni bardzo chętnie się sekularyzują, to znaczy udają świeckich. Mhm. Tak? Nawet począwszy od stroju, tak? Że niekoniecznie zawsze chcą, żeby ludzie na ulicy natychmiast rozpoznawali, że mają do czynienia z księdzem. W Polsce nie jest źle. Tak? Ale są takie miasta w Europie, gdzie miałem wrażenie, że księża jakby przede wszystkim starają się ukryć, żeby nikt ich nie rozpoznał. No, ja tu pozwolę sobie na delikatną złośliwość. Księże profesorze, ksiądz też jest w marynarce, przecież jest koloratka, ale znam takich kapłanów, którzy uznaliby, że nie chodzenie w sutannie już jest pewnym takim działaniem zachowawczym, ukrywaniem się choć połowicznie. Znaczy, ja tak nie uważam absolutnie, ale... To znaczy, myślę, że to jest pytanie o powiedzmy bycie widocznym znakiem. I wtedy ja to tak rozumiem, że w zależności od tego, jakie są zwyczaje, jaka jest kultura, co to oznacza bycie tym widocznym znakiem, może się zmieniać. Zmienia się w różne strony, bo na przykład rozmawiałem z księżmi francuskimi, którzy w moim wieku są i święceni gdzieś za pontyfikat Jana Pawła II, i chodzą w koloradce, tak? I mówią, jak
byliśmy młodymi księżmi, tak, to na plebanii proboszcz siedzi we flanelowej koszuli, a my w koloradce. Tak? Mówią, dzisiaj my jesteśmy tymi starszymi księżmi, siedzimy w koloradce na plebanii, a młodzi w sutannach. Więc tak? To się gdzieś wszystko zmieni. Więc no, tak, ale ja myślę tu o tym tam, jakby udawaniu świeckiego także w głębszym znaczeniu, mianowicie, że dla księży jakby często są atrakcyjne te prace, które mogą być wykonywane przez świeckich. I one, jeśli myślimy, skąd się ta atrakcyjność bierze, to myślę, że to również jest kwestia mediów. To znaczy, że jeśli ksiądz zajmie się na przykład, nie wiem, zbieraniem paczek albo pomaganiem ubogim, to natychmiast skupia uwagę mediów, dziennikarzy. Tak? I w związku z tym daje jakby poczucie, że właściwie się realizuje wypełnia. Ktoś jako kapłan, jako tak. Człowiek. Tak? Natomiast jeżeli zapytamy, czy może to robić świecki? Może. To wtedy jest pytanie, no, w takim razie, co jest istotne dla księdza. Ale temu odpowiada jakby odwrotna przemiana w mentalności. To znaczy, że świeccy, kiedy chcą być bardziej zaangażowani w kościele, to się klerykalizują. To znaczy, uważają koniecznie, że muszą robić to samo, co ksiądz. No? I w związku z tym to nawet, powiedzmy, jak się spojrzy na posługę diakonów, no? Diakonów stałych. Czyli... To jest pytanie, znaczy jest to specyficzne powołanie, to znaczy, że normalne jest to, że robią coś innego niż kapłani, czy też jest tak, że powinni dążyć do tego, żeby robić prawie wszystko z tego, co robi ksiądz. I teraz myślę, że adhortacja to jakoś porządkuje, to znaczy przypomina o tym, że powołaniem świeckich w kościele jest bycie świeckim. I papież pokazuje, gdzie są te pola, które są w jakimś sensie zastrzeżone dla księży. To znaczy tam Kościół nie ma możliwości posłania duchownych. Osoby bez święceń po prostu, prawda? W pewnych elementach. Znaczy, chodzi o to, że w pewne miejsca ksiądz nie pójdzie. Tam świat go nie przyjmie. Ale to są miejsca, w których ludzie świeccy spędzają kilkanaście godzin dziennie. I w związku z tym jest pytanie o to, jaki jest sposób ich obecności w tym miejscu. I te miejsca, to jest po pierwsze sprawa rodziny. Po drugie, to jest kwestia środowiska pracy. I to są jakby takie dwa podstawowe obszary, gdzie jest pytanie, jak poprzez rodzinę prowadzi się ludzi do świętości. Myślę, że to jest tutaj nie przypadek, że dwa synody były poświęcone rodzinie, bo doświadczamy kryzysu rodziny. Ale co to znaczy kryzys rodziny? No to znaczy, że świeccy nie realizują swojego powołania na terenie rodziny tak, jak powinni. I teraz w kilku różnych wymiarach, bo to jest pytanie o sakrament małżeństwa w znaczeniu bycia znakiem miłości Chrystusa do Kościoła. Czyli, że ludzie patrząc na małżonków chrześcijańskich powinni się nawracać od samego patrzenia. A tu okazuje się, że oni się rozwodzą. Czyli są przeciwznakiem. Zaprzeczeniem tego, co sakramentu małżeństwa. Że jest pytanie na przykład o to, jak rodzić członków Kościoła. No, jeśli nie ma dzieci, to jest mniej
tych osób, da, na które można mieć, świecki człowiek może mieć bezpośredni wpływ na ich wiarę. Da. W jednej z takich grup religijnych jest zwyczaj, że jak tam osiąga się pełnoletność, to się idzie na 2 lata na misję. Da. Ale kobiety są zwolnione z tego, mają przez 2 lata wyjść za mąż, bo jeśli urodzą 6, 7 dzieci i je wychowają, to to jest jakby dużo pewniejsze. Pewniejsza misyjność. Misyjność, tak, tak? Niż gdyby posłać ją gdzieś w świat, nie wiadomo, co z tego będzie. Tak? Więc to jest kwestia taka, że to jest pytanie tu także o tę dzietność, o płodność rodziny, tak? I które przekłada się na płodność wierze, to znaczy przekazywanie wiary z pokolenia na pokolenie. No i to jest to pierwsze powołanie człowieka świeckiego. No. Nie każdy zakłada rodzinę, no, ale, tak. Ale to jest to jakby najbardziej naturalne powołanie człowieka świeckiego. I potem no, jest tak, że jeśli patrzymy na taką strukturę czasu, no, znaczy powiedzmy, jeśli ktoś śpi 6-8 godzin, to następne 8 albo więcej spędza w pracy. W pracy, dokładnie. I jest pytanie, czy to jest miejsce, które jest i miejscem uświęcenia dla niego. Powinno być też dla innych. I tak. I jest pytanie, czy on jest tam świadkiem wiary. No, przy czym tutaj papież podkreśla, że to są takie miejsca szczególne, gdzie no, trudno o to, żeby tam dotarł ksiądz, jeśli dotrze, to przez przypadek. Ale też no, są jakieś takie bardzo konkretne rzeczy, nie tylko tłumaczenie, no, jakoś udzielanie dobrej rady, ale powiedzmy, jako księża to też myślę, że często tego doświadczamy, że na przykład no moja mama miała taki zwyczaj, że jak gdzieś tam na przykład nie, nawet jechała tramwajem, rozmawiała z innymi i potem przysyłała mi kogoś z takiego tramwaju, mówi, ksiądz, mój syn to uporządkuje, pomoże. Hmm. Ale ten pierwszy, ta preewangelizacja tak. Odbywała się, rozumiem, przez tak. Właśnie przez osobę świecką. To, że trzeba księdza, da? I co trzeba, to się dzieje w jakiejś przypadkowej rozmowie gdzieś właśnie w środkach komunikacji. Da? Czasem możemy doświadczyć tego także dzisiaj w wielkich miastach, da, że na przykład świeccy podejmują ewangelizację uliczną, da? Gdzieś zapraszając ludzi do kościoła, tak, gdzie jest modlitwa, gdzie jest Najświętszy Sakrament, ale także gdzie jest ksiądz, który jest gotowy czy porozmawiać, czy wyspowiadać człowieka. Tak? Więc to jest to miejsce jakiejś takiej współpracy. No i wreszcie to jest tak, że papież wskazuje na bardzo takie szczególne miejsce, jakim jest kwestia czy obszar odpowiedzialności politycznej. Właśnie, że zaangażowanie polityczne dotyczy wszystkich i służy wszystkim. I jak nawet ktoś bardzo nie chce być w tym zaangażowaniu politycznym, to i tak jest, chociażby przez to, że nie jest, prawda? To wydaje się trochę pozornie sprzeczne, ale... To znaczy, jeśli może się tak wydawać, to z tego powodu, że w ludzie w życiu indywidualnym mają taką świadomość, że coś zrobili albo nie. No? Jeśli zrobili, to powoduje jakieś skutki. Jeśli nic nie robili, to nie spowodowali skutków. No? To jest mniej więcej prawdziwe w życiu indywidualnym. No? Natomiast w życiu zbiorowym jest inaczej. No? I w etyce życia zbiorowego w związku z tym jest to wygląda inaczej. To znaczy, że niedziałanie również zmienia świat. I w przypadku wyborów jest to łatwo sobie wyobrazić. Myślę, że to
jeśli weźmiemy jakieś na przykład referendum, tak, gdzie no po pierwsze często są progi, gdy chodzi o frekwencję. Tak, czyli ważność referendum jest tylko po przekroczeniu pewnej frekwencji. Tak, w Polsce mamy bodajże 50% referendum. Różne progi są, tak? Ale chodzi o to, że jeśli nie przyjdzie wystarczająco dużo osób, to działanie tych, którzy przyszli, jest wyzerowane. Tak było z referendum uwłaszczeniowym, jak się nie mylę. Czasem jest tak, że rządzący celowo tak organizują kampanie referendalne, żeby nikt nie przyszedł. Tak? Bo nie chcą jakiegoś wyniku konkretnego. Tak? Ale tu chodzi o samo jakby o zwrócenie uwagi, tak? że przez nieobecność, tak? możemy zniwelować, tak? zaangażowanie innych ludzi i w ten sposób wspieramy jakąś konkretną decyzję. Tak? To jest kwestia taka, że jeśli gdzieś oddajemy kartkę jakąś tam wyborczą, czy w referendum, na której jest właściwie zaznaczony znak, albo go nie ma, tak? czyli jest głos nieważny, to ten nieważny głos także zmienia wynik, czy wyborów, czy referendum. Tak? I w związku z tym w takich momentach na to, czy idzie się, czy się zostaje w domu, zmienia, to czy oddaje się ważny głos, czy się go nie oddaje, również zmienia wynik wyboru. Jest taka bardzo charakterystyczne zdarzenie, to są wybory w Hiszpanii po zamachu w Atocza, kiedy Aznar był premierem, i ze wszystkich sondaży wynikało, że jego partia wygrywa wybory. Ostatecznie je przegrała i to ma głębokie konsekwencje, gdy chodzi o historię polityczną Hiszpanii do dziś. Znaczy jakby nie otrząsnęła się Hiszpania z tamtej porażki Aznara. I w takich głębszych analizach to, co my wiemy, że zamachy nie zmieniły opinii, nie zmieniły preferencji wyborczych nikogo. Tylko spowodowały, że pewna ilość wyborców Aznara pozostała w domu. A po nim premierem był Zapatero. Tak. Socjalista z krwi i kości. Tylko socjalista. No. To jest ktoś, kto przeprowadził rewolucję obyczajową w Hiszpanii. Ale mówię o tym tylko z tego powodu, żeby pokazać, że ta zmiana radykalna dokonała się nie poprzez to, że ludzie zmienili swoją opinię, tylko że pewna część tych, którzy wcześniej byli zwolennikami ustępującego premiera, postanowiła zostać w domu pod wpływem zamachu. I to nie będę tego tłumaczył, bo te analizy są dość szczegółowe. To jest bardzo taki szczególny i charakterystyczny przypadek. Ale w pierwszym momencie wydawałoby się, że wynik wyborów zmienił się dlatego, że ludzie zmienili opinię. Nie. Tylko dlatego, że zostali w domu. I to się tak dzieje. Czasem na przykład było kiedyś jakieś referendum w Irlandii ważne, który deszcz zaważył na wyniku wyborów. To znaczy, że ludzie na wsiach, w mniejszych ośrodkach, ponieważ ta niedobra pogoda tam bardziej utrudniała dostęp do punktów wyborczych, to więcej ich zostało w domu. I to spowodowało ważną, jakby zmianę tej ważnej decyzji irlandzkiej. Jeszcze chciałbym na chwilę wrócić tylko do tych posług urzędów. Bo rozumiem, że to też jest w zależności od kultury, w której żyjemy. No, na Zachodzie są ministrantki, w Polsce chyba jeszcze sobie nie możemy wyobrazić. Są, na Bielanach są. Na Bielanach są. To przynajmniej nie są powszechnie
jeszcze. Pamiętam, jak przetoczyło się przez nasz kraj wprowadzenie posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Teraz już jest chyba powszechna akceptacja tego, może poza jakimiś tam drobnymi wyjątkami, ale też nie było to łatwe. Co prawda ja jestem w stanie zauważyć, jak jestem na Eucharystiach z biskupami, a najczęściej jestem na takich, że widzę, jak stoi ksiądz biskup, ksiądz i nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej, ta najdłuższa kolejka jest do księdza biskupa, bo ta komunia jest taka najświętsza dla niektórych. A oczywiście najkrótsza jest u nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej. To też jest jakaś oznaka czasami też niechęci jednych świeckich do drugich świeckich, ale oczywiście nie powiedziałbym, że to jest bardzo powszechne. Zdarzają się po prostu takie rzeczy. Ja nie widzę tutaj jakiegoś takiego zasadniczego problemu, no, z tym, że jest pytanie, do czego jest ten nadzwyczajny szafarz. No? No i ponieważ jest nadzwyczajny, to oznacza, że dopiero wtedy, kiedy zwyczajni sobie nie radzą, to on wkracza do działania. Co oznacza, że można zaplanować jeszcze, gdzie wiadomo, że powiedzmy 1000 osób chce przystąpić do komunii, no to trzeba przygotować odpowiednią ilość puszek, no, żeby to przebiegało sprawnie. Z drugiej strony, jak patrzymy na takie w Polsce, gdzie cały czas jeszcze jest stosunkowo dużo księży, gdzie jest to autentyczne zapotrzebowanie, to ja myślę, że jest przede wszystkim kwestia komunii dla chorych. Ja już dawno nie pracuję w tak normalnej parafii, ale jak pamiętam, to odwiedzaliśmy chorych regularnie w pierwszy piątek miesiąca, plus wtedy, kiedy się było jakoś tam nagle wzywało. Jeśli jest tak, że chorzy chcą na przykład codziennie przystępować do Komunii Świętej, to wtedy w parafii, gdzie pracowałem, to było tak, to jest możliwe. Tego będzie przychodził świecki. Po prostu kapłan nie może tego w swój kalendarz... Możemy to zorganizować. Tego będzie przychodził świecki z Komunią Świętą. I teraz tu widać, że nie dalibyśmy sobie rady, gdyby ci wszyscy chorzy codziennie chcieli przystępować do Komunii Świętej. Czyli w samej świątyni zasadniczo wciąż można sobie poradzić bez świeckich. Nie mówię, że nie należy z ich posługi korzystać, tylko że to nie jest jakby to najpilniejsze. Tak? Jeżeli jest tak, że uważamy, że chorzy są tymi, którzy są tak ważni, tak? I powinni mieć zagwarantowane to prawo do codziennej Komunii Świętej, no to tu jest to ten wielki obszar. Tak? Jest też kwestia tego, jak ta posługa jest sprawowana. Nigdy w Polsce chyba nie spotkałem się z tym, żebym gdzieś miał poczucie jakiegoś nadużycia ze strony szafarzy świeckich. W Polsce nie, a ale poza granicami? W jednym z krajów pamiętam, że jak kobieta wkładała Najświętszy Sakrament do torebki, no, gdzieś tam obok puderniczki, to mnie to dziwiło. Więc jest myślę, że pytanie, jeżeli świeccy szafarze, no to gdzie oni są naprawdę potrzebni? I te potrzeby istnieją. To jest druga kwestia, to jest właśnie właściwej formacji. To znaczy, że oni mają poczucie tego, że niosą najświętszy sakrament. Tak? I wtedy myślę, że i od strony przeżyciowej dla nich samych. Tak? I od strony również tej posługi w stosunku do drugiej osoby to jest coś istotnego. No. Więc widzę też, jak mam do czynienia ze świeckimi szafarzami, że możliwość taka, że biorą
Najświętszy Sakrament, że niosą do gdzieś tam przez miasto, że to jest coś takiego, co jest dla nich waszym doświadczeniem duchowym. Księże profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Jak się okazuje, świeccy są bardzo potrzebni w Kościele. To było oczywiście pewnie wiadome przed naszą rozmową, ale mam nadzieję, że naszym widzom ksiądz profesor ta rozmowa trochę więcej naszym widzom wyjaśniła. Ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Jeszcze raz, księże profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I mam nadzieję, że do zobaczenia. Z Panem Bogiem.